kolejny dublecik. Aż to jest nudne, ludzie kochani. Dzisiaj opowiemy wam o tym, że bycie w klubie albo w jakimś innym związku, albo chociażby, no nie w związku małżeńskim, choć to też, ale integracja daje nam bardzo dużo, daje nam chociażby to, że możemy wspólnie jechać na ryby i oszczędzimy trochę hajsu na benzynie. Także zapraszam serdecznie na film. Michu już odczepia. Poza tym, słuchajcie, uczymy się. Jeden od drugiego się wiele uczy. Ale ta oszczędność to jest chyba największy argument. Michu ma czwarte miejsce w rankingu Władek Team za 20 rok. No i pierwsze miejsce w spinningu. Także warto popatrzeć, jak on to robi. Fajne jest to, że tutaj ma, zobaczcie, nitkę. O! Zawsze ma taką nitkę, że jakby mu się skończyła, to zawsze ma pod ręką. Dosłownie pod ręką, pod łokciem. Jest tam coś? Najprawdopodobniej jest. Co ty gadasz? Ja nie wiem, jak on to robi. Wiecie, ja tam zarzuciłem sobie tam dalej, o, pyk, pyk, pyk. I jeszcze nie mam nic, nie? Ale złowię sobie. Ale te twoje zestawy nie są jakoś mega bogate. Świecidełka, co? Nie masz świecidełek, bo jest duży uciąg, duża fala, czy po prostu tak mało używasz? Ja już od początku używałem dużo, ale się przezbroiłem na coraz mniej. Ty masz takie konto na Facebooku, was już tam jest chyba 10, z gminy Kosakowo. To nie jest aż tak mocno nad morzem, gmina Kosakowo leży nad zatoką, a my jesteśmy się we Władku. No właśnie, ale co to wam daje? Wspólną integrację. Dojazd większą ekipą w jednym samochodzie. No właśnie, bo trzeba powiedzieć, bo Michu ma taki bus, nie? On wszystkich chyba zabiera po drodze, jak to jest? No, czwórkę się mieścimy, pakujemy się i jedziemy na plażę. Różne łowiska, oczywiście. Zaczynając od Władysławowa, od wschodniego, zachodnie. Ostrowo, Karwia, no i Jastarnia, nie? Oczywiście karwińskie błota też. Jesienią najczęściej. Jakiś grill, kiełbaski oczywiście. No, ci, co nie kierują, mogą sobie piwko walnąć. Jest więcej klubów, stowarzyszeń, które zrzeszają wędkarzy, no nie tylko surfcastingowców, i warto do nich należeć, chociażby dlatego, że no jest ta wymiana doświadczeń. Tak jak teraz jesteśmy w 5 osób, my też podpatrujemy, kto na co łowi i czemu Michu ma ciągle dublety. Magiczna przynęta. No tutaj koledzy żartują, że kukurydza, o czym za chwilę się przekonamy, zobaczymy jego haki. Natomiast Michu, powiedz nam, jak to właśnie wygląda z tą wymianą doświadczeń? No, każdy podpatruje wspólne, no, przynęty, tak? Zestawy. Nie ma co się oszukiwać, zestawy robią dużo. Zły rzut ściągnęło i niestety wyszło to. Co mamy? Ty, ale flonderka tam gdzieś z tyłu leży. Leży. I tu jesteśmy w stanie podpatrzeć, jak on koraliki używa. Zobaczcie. Gmina Kosakowo, ja ją kojarzę z Belony. No będą zawody belonowe teraz, organizowane właśnie na ich terenie. Natomiast jeżeli chodzi o surfa, tam chyba no nie ma jakichś za dobrych łowisk na surfcasting, co? Osobiście łowiłem w tamtym roku na Cyplu. I miałem wyniki. Niektórzy wędkarze się na mnie patrzyli dziwnie. Ale Belona chyba, nie? Oczywiście, Belona. Podejrzewam, że nie kojarzyli tej dziedziny wędkarstwa, ale się mile zdziwili, jak ja wyciągałem ładne belony, a oni na spinning nic. No bywa tak, bywa. No dobra, czyli mamy, zobaczcie, mamy wymianę doświadczeń, mamy to, że możemy wspólnie jechać na te rybki, więc taka integracja wewnątrzklubowa, czy nawet więcej wewnątrz klubu, tworzenie takich małych grupek, to chyba same plusy, co? Myślę, że tak. Zostaliśmy zauważeni przez wędkarski świat, jak i wędkarskie wiadomości, i świetnie się to rozwija. Dublecik, o! Nie! Taki oto dublek. Żywiec Zdrój, zobaczcie. No, Żywiec Zdrój. To nie jest reklama, ale patrz, jakie fajne ma kropeczki. No, taka modna. Kropki są modne w tym roku. I taki oto glonek jeszcze. No właśnie, Paweł jest przykładem takiej osoby, która trafiła właśnie do takiej ekipy. No i chyba jest dobrze, co? No, kolega z pracy zachęcił mnie tutaj, żeby jeździć. No i tak jeździmy. Dziś są duże fale, więc próbujemy zestaw spięty. Zobaczcie, zestaw spięty, czyli u góry mamy zahaczkę taką oto. Tu mamy krętlik. Jest to krętlik przelotowy.
stoperek i węzełek, żeby to na pewno na dół nam nie zleciało. Lecimy dalej. Tutaj jest ten drugi trok o ciach. Natomiast zobaczcie, tu mamy krętliczek. Lecimy jeszcze dalej i tu mamy przelotowy taki, taki łączniczek. Są ładniejsze, natomiast ja miałem tylko taki, to jest ten mikadowski. I ciężarek. I teraz jak to się wypnie, wpadając do wody, to się wypnie, no to wiadomo, to poleci tu. I tu mamy nasz dolny trok, a górny jest po prostu u góry. Spytacie, co to nam daje? Daje nam to to, że obydwa troki są troszeczkę dalej od siebie w wodzie, czyli penetrują większą powierzchnię dna, a podczas wyrzucania naszej przynęty po prostu to dalej leci, bo to jest zestaw spięty, czyli mniejsze opory ma w powietrzu. Zresztą zobaczymy, jak poleci. Nie wiem, czy to było widać, ale myślę, że 10 metrów. 10 metrów do 15 metrów zyskujemy, że ten zestaw jest spięty. Choć wiecie, dzisiaj wieje, więc rzut rzutowi nie rób. Czym więcej dziwnych udziwnień, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie nam się to plątać. To jest patent Jacka. Ja wiem, Jacek pewnie powie, że rzadko mu się plącze, no ale... 5 razy zarzucone i raz się splątało, więc coś w tym jest. Jak na zamówienie, a właśnie mu powiedziałem, ty, a zrób dubleta, no mówisz, masz. Widzieliśmy twoje pudełko, tam jest pełno różnych świecidełek, a ty bardzo mało masz świecidełek teraz na zestawach. Czemu? Takie sobie wybrałem. To prawda, że wędkarze coraz mniej świecidełek używają na zestawach flądrowych? Różnie, zależy od gustu. No ale tak jak patrzysz, jak chodzisz. No mniej. Bo kiedyś się takie różańce były. Sam używałem. I też ryba była. Mniej się też plącze? Nie, bez różnicy. No, patrz, masz na zero. Chociaż raz. Dobra, i tym akcentem optymistycznym, że Michał ma na zero, kończymy. Bo ja dziś miałem tylko kilka flonderek i nie miałem ani jednego dubletu. No i trochę mi smutno. Cześć.